Cześć, tutaj Julian z Cabanas, a oto mój pierwszy filmik dotyczący tego, jak zainstalować samoloty do Fly Simulator X. Wszystkie samoloty instaluje się tak samo, a w związku z tym, że to jest mój pierwszy filmik, to każdy, to postaram się w opisie podać link do strony. No to... Dobrego oglądania. Mój pobrany wcześniej samolot pokażę, jak on wygląda. O, to tylko kokpit, przepraszam. To jest taka rakieta. Pobrałem ją ze strony Sim Fiation. Tak jak się pisze, przez V. Fajna strona, więc nie przedłużamy. Oglądamy. Dobra. Programy są różne. Tutaj ja mam to jest X15C. Ja mam tutaj folder z modelem i teksturami, przenoszę go na pulpit. Tam, gdzie macie zapisaną grę, przenosicie ten plik. Ja mam, w moim przypadku to jest komputer, dysk lokalny C, program Files, Microsoft Games, Microsoft Flight Simulator X. I no, szukacie Sim Objects, Airplanes, to robicie coś takiego, to X15C przenosicie tu, żeby nie przeniosło wam do jakiegoś z tych plików, musi być tutaj. No, zmniejszacie ten folder. Ja nie wiem, czy ten, bo czasami możecie instalować zgodnie z instrukcjami, a ten program może wam się nie zainstalować. To oznacza, że to jest program nie... O, włączyło się. Że to jest program, że to jest plik uszkodzony. Miejmy nadzieję, że mój nie jest uszkodzony. Sprawdzimy. Chwila prawdy. No niestety mój był uszkodzony. CSA. No nic. Po prostu uszkodzony. O, a jednak nie. Jednak nie jest uszkodzony, proszę Państwa. To są cuda. Proszę to ignorować, czasami są takie błędy, więc patrzymy, czy działa tak, jak należy. Wchodzimy w to. Ja tutaj muszę jeszcze sobie joystick przenieść. Dobra, mam już joystick. Ja mam duży joystick, nie wiem, jaki wy macie, ale jeśli macie większy joystick, łatwiej będzie wam sterować większymi samolotami. No, bo ja też kiedyś miałem taki mniejszy joystick, mi było strasznie ciężko. Więc polecam większe joysticki. Taki joystick kosztuje około 100-120. Dobrze, teraz patrzymy na samolot, zobaczymy, czy... No nic, te tekstury, tu powinien być prawdziwy ogień. Dobra. Ten dźwięk jest najlepszy z palających się tutaj... O, przepraszam za to. Dobrze, i startujemy, i lecimy. No i fru. Bardzo szybki. Ja naprawdę wam powiem, że jeszcze chyba nigdy nie miałem do czynienia z takim szybkim samolotem. Chyba wzbije się na wysokość kilkuset. Kokpit niedopracowany. Ale dobrze. Lecimy tą rakietą naszą. Automatyczną. I niekoniecznie to jest... No czasami się tak dzieje. No nic na to nie poradzicie. Dobrze. Lecicie. Sprawdzimy jeszcze tak. No. I to jest dopracowany kokpit. I lecicie. To mogą być... Szybkie samoloty. Oto sygnał ostrzegający nas od
nadmiernej prędkości. Jak widzicie, ja go ignoruję. A widzicie, jak szybko lecę. Ignorujcie. Jeśli macie szybkie, tak jak ja, rakiety, ignorujcie takie sygnały. To bez sensu. Możecie tak szybko się wzbić, nie? A macie od razu zmniejszyć prędkość i się nie wzniesiecie. Dobrze, lecimy. Samolocik, lecimy. Dobra. Uważa, ten samolot jest uszkodzony. On się nie wznosi, on spada. Powinien mieć mocniejszy. No. I teraz najlepsze zakończenie. Jak najszybciej się rozbijemy. Wielka prędkość. Wielka, naprawdę. Paliwo. Szukamy. Wysokościomierza. To jest wysokościomierz. Niedopracowany strasznie. Ale zapylam. Naprawdę dosyć szybko. Byłem wysoko, dlatego tak wolno teraz spadam. Nie. Kupę sobie szczeleja. Dobrze, lecimy. O, w mordeża. Padłem w ostre zakręty. Wow, wow. Przeciągnięcie. O, rozbiłem się w naprawdę pięknym stylu. A, dobra, nie w pięknym. W pięknym. Mój samolot wpadł w naprawdę duże kłopoty. Wow. I lecimy na ziemię. Zobaczymy, gdzie tutaj jest wejście. Proszę Państwa, jesteście świadkami otwierania kokpitu w naddźwiękowym samolocie podczas lotu. W realistyczności to normalnie by urwało kokpit. Dwa. Jesteś na X2? Nie ma, no dobra, lecimy. Naprawdę pięknym stylu się rozbijemy, dobra. Fruwaj, samolocie, fruwaj. Drodzy Państwo, przepraszam za dźwięk, ale... awarii, ale... dobra, stało się. No dobra. No to co, my się już chyba, tak mi się wydaje, zapomniałem, nie, mi się zdaje, że już chyba się żegnamy. No, chyba zakończyć nasze spotkanie. Subskrybujcie mnie, dajcie łapki w górę. W następnym odcinku nauczę Was startować i lądować mniejszymi samolotami. Szczerze to ja sam słabo trochę potrafię, ale umiem trochę, ale dobrze, fajnie się ląduje, mniejszymi, większymi będę dopracowywał, no dobra.